Pasje i talenty można rozwijać w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej. Dobrym przykładem na to jest Barbara Ligudzińska, podopieczna Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Podczas walki z chorobą odkryła w sobie talent malarski, który rozwija pod okiem Łukasza Kolmana, artysty plastyka. Poszedłem kiedyś do hospicjum, no i pani Beata Wróbel powiedziała, że ma taką tutaj jedną zdolną. No i to była pani Basia właśnie. No i jednego dnia sobie ustawiliśmy martwą naturę. Pani Basia pierwszy raz farbami malowała. No i okazało się, że ma wybitny talent. Kolorystka, malarka, czuje kolor. No i głównie pejzażystka, jak widać. No i tak się zaczęła jej przygoda. Bardzo inspiruje swoją pracowitością, taką pasją tworzenia. Także no, czerpiemy nawzajem z siebie. Pierwsze obrazy to malowałam w hospicjum. A później kupiłam sztalugę i zaczęłam malować w domu. No i przynosiłam panu Łukaszowi, pokazałam. On powiedział, że to świetnie, że on nie wierzy, że ja nigdy nie malowałam. No tak się to wszystko potoczyło, no aż do dzisiejszego dnia, do mojego wernisażu. To jest mój debiut. I pan Łukasz wierzy, że ja będę miała następne wystawy. Obrazy prezentowane na wystawie zatytułowanej Pejzaż w malarstwie powstawały podczas zajęć prowadzonych na oddziale dziennym w częstochowskim hospicjum. Oddział dzienny ma już swoją historię, bo zaczęliśmy go prowadzić w 1994 roku i do tej pory funkcjonuje. Myślę, że teraz znacząco lepiej, bo pacjenci mogą codziennie spotykać się na zajęciach, różnego rodzaju zajęciach i oczywiście próbujemy, żeby wszyscy pacjenci, którzy przychodzą do oddziału dziennego, znajdowali w sobie różne talenty. No i właśnie pani Barbara akurat odkryła w sobie talent malarski i bardzo się z tego cieszymy. Wernisaż malarstwa Barbary Ligudzińskiej, połączony z prezentacją kalendarza Hospicjum Sztuką Życia, miał miejsce w Galerii Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego.